wchodzą do... Zwariowany wielbią świat. Psychoszajber nie wierzy, że my kochamy śmiech, bo przecież to nie grzech. Zobaczycie braci Warner i siostrzyczkę z nimi też. Ich dowcipy szkolne dziś rozśmieszą was do łez. Nie zamknie nas w wieży ten zapasiony gbur. Animaniacy są już tacy, śmiechem kruszą mur. W tym filmie chce się być, występować, tańczyć, żyć. Tu apetyt każdy ma, tutaj Clinton nawet gra. Tu każdy czuje rytm. Tu pinki z mózgiem rządzą, bo to we krwi mają swej. To też lepiej, jak widzicie, wszyscy też nie nudzi się. Cechy ścigam Indy, a Rita śpiewa wiersz. Tu mamy ciała dookoła, ale coś nie jest. W tym filmie chce się być, występować, tańczyć, żyć. Animaniacy dziś wszystkich znowu będą bić. Animaniacy są już tacy. Sam zobaczysz, jak zdziwaczą świat. Oglądaj nas, Animaniacy. Czarnoksiężnik z krainy Oz. Jeśli nigdy nie widziałeś tego filmu, czeka cię wyjątkowa atrakcja. Daleko, daleko na wschód od nikąd leży przedziwna kraina Oz. To wspaniałe imperium stworzył człowiek, który napisał cykl książek o nim. Przez kilkadziesiąt lat książki te zdobyły wielką popularność w Stanach i na całym świecie. Zachwycały się nimi dzieci, chętnie czytali je ci dorośli, którzy tęsknili do krainy dzieciństwa. Choć jednak książki o czarnoksiężniku ze szmaragdowego grodu docierały do milionów dzieci, dopiero film ożywił niezwykłą krainę Oz. Na ekranie ożyli wszyscy bohaterowie baśni Franka Bauma. Możemy znów przeżywać ich wspaniałe przygody. Święta w krainie Munchkinów, skrzydlate małpy, uwolnienie Doroty z zamku złej wiedźmy i jej wędrówkę do szmaragdowego grodu w poszukiwaniu czarnoksiężnika z krainy Oz. We're off to see the wizard, the wonderful wizard of Oz. We hear he is the wizard of winds, if ever a wiz there was. If ever a weather a wiz there was, the wizard of Oz is one. Because of the wonderful things he does. We're off to see the wizard, the wonderful wizard of Oz. Dorotę gra Judy Garland. Stracha na wróble gra Ray Bolger. Blaszanego drwala gra Jack Haley. Tchórzliwego lwa gra Bert Lahr. Czarnoksiężnika Frank Morgan. Dobrą czarownicę gra Billy Bark. Munchkinów gra sławny zespół śpiewających karłów. Czarnoksiężnik z krainy Oz. Jeżeli widzieliście już ten film, obejrzycie go z przyjemnością po raz drugi. Niepowtarzalny urok i piękno baśni na kasetach Warner Bros. Poland. Przenieśmy się do krainy legend i mitów. Magiczny miecz. Legenda Camelotu. Kraina tajemnic i magii. Walk i przygód. Niebezpieczeństw. A także... Złapi! Do ataku! Zabrał miecz! Czarny rycerz. Artur i jego królestwo będą moje! Magiczny smoczy duet. Ach, na mnie brak wad, lecz brata wspiera brat przez cały rok. Smokiem cieszy się smok! Dzielna dziewczyna. Muszę odnaleźć miecz i oddać go Arturowi. Tajemniczy wojownik. Ruszajmy! I wyprawa w poszukiwaniu magicznego miecza. Nie wyjdziemy, tam jesteśmy! O, gdzie te krzaki? Oj! Warner Bros. Ma zaszczyt przedstawić najwspanialszy film animowany od czasów kosmicznego meczu. Po sercach ma, od dziś jednym są. Z piosenkami laureatki Oscara Carol Bayer-Sager i zdobywcy Grammy Davida Fostera. Pod niebem znów. Przeżyjcie z nami tę przygodę. Zostałem sam. Zobaczcie zaczarowany świat. Znajdę marzeń próg i dojdę tam. Sam siebie zapytaj, ja czuję się jak boga. Magiczny miecz. Legenda Camelotu.
Denis Rozrabiaka. Panie Wilson! Paskudny jęzor, cały niebieski, a do tego w ciapki. Ale widok. Cały rozpalony. Na pewno ma temperaturę. Wiem, czego mu trzeba. Aspirynę. Patrz, Mikołaju, co tu mamy. To świąteczne życzenie Richiego Milionera. Chcecie się dowiedzieć, czego pragnie na gwiazdkę Mały Milioner? Oto dalszy ciąg zwariowanych przygód waszego dobrego znajomego. Otóż to. Czekają na was nowe, niezwykłe atrakcje i nowe, niezwykłe zabawki. To maszyna życzeń. Super, prawda, Cadbury? Spotkacie znów Richiego Milionera, jego oddanego lokaja Cadbury'ego, przyjaciół Flacklessa, Piłego i Glorię i wiernego psa Dolara. Richie Milioner, świąteczne życzenie na kasetach wideo, już na gwiazdkę w prezencie od Warner Bros. Kino familijne. Wesołych świąt! Pędźcie do sklepu! Wytwórnia filmowa MGM zaprasza na pogawędkę przy kominku z Lionelem Barrymore. Witam Państwa. Przypadł mi w udziale niezwykle miły obowiązek. Przedstawię Państwu postać, którą bardzo lubię już od wielu lat. Choć przy pierwszym spotkaniu robi wręcz odpychające wrażenie. Jest to człowiek złośliwy i chciwy. Prawdziwy skąpiec bez serca. Odwraca się na widok biedaka, a poborca podatkowy to jego najgorszy wróg. Zapewne przypomina wam właściciela domu, w którym mieszkacie. Ale jestem pewien, że polubicie go tak samo jak ja.
Z początku będzie wam trudno, ale z czasem zupełnie podbije wasze serca. Nazywa się Ebenezer Scrooge. To najsłynniejsza postać stworzona przez Karola Dickensa i główny bohater opowieści wigilijnej. W tej roli możemy teraz oglądać Reginalda Owena i jest on takim właśnie Scrooge'em, jakiego wymyślił Dickens. Takim, jakiego państwo i wasze dzieci znacie i kochacie. Opowieść wigilijna. Na podstawie znanej powieści, którą uwielbia cały świat. Znakomita obsada aktorska. W roli Ebenezera Scrooge'a Reginald Owen. Jean Lockhart jako Bob Cratchit. Terry Kilburn jako Mały Tim. Leo G. Carroll jako Duch Marleya. Lynn Carver jako Bess. Barry McKay jako Fred. Film powstał w tym samym studiu, co dwie inne adaptacje powieści Dickensa, David Copperfield i Opowieść o dwóch miastach. Oto ekranizacja waszej ulubionej powieści Dickensa. Opowieść wigilijna. Zwyczajna historia o najniezwyklejszym dniu w roku. W prezencie już na gwiazdkę odwiedźcie państwo sklep z kasetami wideo.